Dobra. Zrobione. W porządku. No jakoś nieszczęśliwie. Nieszczęśliwe dropy. Nie. I to bardzo nie. Idę. Sądziłem raczej, że będzie to jakiś amulet. W porządku. Typu krwi. Typu skrzepu. W porządku. Może jeszcze tu coś będzie. Choć szczerze wątpię. O, a jednak. Idę. Dobrze, dobry znak. Sztylet z zielonej stali. Zrobione. To gówno. 20 tysięcy miedziaków ponad. Dokładnie 20 300 351. A. Idę. A tu? Sprawdzone to wszystko? Wiem, że jest jakiś słaby czar. Tak, widzicie ten pergamin leżący. Idę. Jeszcze, kurde, miało być to. Jeszcze jeden amulet serca. To się wszystko przyda, przyda się. Tym bardziej, że mam tylko jedno wskrzeszenie. Mam, nie? Gdzie tu było wskrzeszenie? Tylko jedno. A tutaj nie wolno spać. Jakby się tu... Zrobione. Chcę jeszcze raz zapisać. A, cholera, nie mogę. O, okej, udało się. Mogę? Nie. Dobra, idziemy dalej. No nie ma na co czekać dalej. Dalej, bo nie ma na co czekać. Dobra, patrz tu. Zrobione. Ktoś coś tu jest? Właściwie. W porządku. Warto tu... Ej! Idę. Zrobione. Czekajcie. W porządku. Idę. Otóż drzwi, uciekać! Nie mogę przeciwko nim używać czaru. Mord, chodź tu. Jesteś najmocniejszy. Musisz... Już musi do walki ze sobą. Czemu nie? Ha! Tymczasowo wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Ale tylko tymczasowo. Kiedy zabiję tamtego strażnika, będzie problem. Na szczęście atakuje mord. Dobra, już spaliłem. Bo już zaczął atakować tak chory. Nie, no dobra, mi się udało. O, lipa! Oni się nie atakują. Mord! Nie wszyscy! Fuck! Cofać się! O-o! Mam 4 grozy. Wykorzystam jedną. O, lipa nie zadziałała! Tak się kończy, jak padnę. Nie może zginąć! Wiej! Nie tylko nie Anna. Orzesz w mordę! Ostatnie wskrzeszenie. Cóż! Na was. Nic na to nie poradzę. Czemu jest tam sprzęt? Na pewno to nie jest wszystko. Szlawasej. Aha. Chyba właśnie zmarnowałem jakiś czar. No właśnie, mówiłem, że jeszcze coś tu było. Dużo coś i było w każdym bądź razie. Tak, to trzeba założyć, to trzeba założyć. I to najlepiej dać tu. Jako podręczny przedmiot, bo się może przydać. Mordy, idź. Użyczy mi siły. Trzeba go tu zgarnąć. Jak moja wiara, użyczy. Tak przy okazji zobaczyć, co tam jest. O, zwój pocisku śmierci, o ile dobrze pamiętam, ktoś już miał. Tak, tak. Czyli mamy dwa zwoje. Czyli jeden możemy... Nie możemy? Nie możemy? A, może być używany tylko przez magów. To jest zbyt daleko. To też. Jasne. Innymi słowy, trzeba podejść troszkę bliżej. A już myślałem, że mnie nie zauważył. Okej. Okay. Nadzieja ma to. Jasne, czemu nie? Wow, to tamtędy się tak przyszedł? No, nieźle, mord. Nieźle. Tego się po tobie nie spodziewałem. No, idiota. Przeszedł kawałek i się zatrzymał w takim miejscu akurat. Potrzebne są dwa czary. Bo po co uczyć dwóch tych samych czarów dwie postacie? Bardziej, że ten czar, szczerze mówiąc, jest liczny trochę. Poza tym, mam działa mechanicza. Trochę jeszcze minie, zanim
tak koni bezimienny dojadą do tego 8 poziomu. Zrobione. Trzeba go jakoś tu wyciągnąć. Okej, okay, idzie. Uff, machnął się. Wszyscy. No i oczywiście walić bezimienny. Widziałeś to? Dobrze. Świetnie, po prostu świetnie. Mogę zapisać? Mogę zapisać. Choć quicksave'y są trochę niebezpieczne. Napiszę to tak. Zrobione. Tu jeszcze jest jeden Garel. Czego? Zabijesz go sam? Teoretycznie dałby radę. Cholera! Tu! Jasne, czemu nie? Mord jest bardzo silny. Cholera, kto by się spodziewał? On ma zbyt dużo czarów i zbyt dużo fajnych przedmiotów. To już jest niepotrzebne. Wywal to, pizdu. Za przeproszeniem, oczywiście. Wspomnienie, to też. A to się może przydać. Co daje skrzypałe muchy? A, dobre, czyli regeneruje życie i daje regenerację, jakkolwiek to brzmi. Tu też z nim trzeba będzie jeszcze walczyć. Aby nie, bo już mam na razie dość walczyć. A czekaj, bo tam może być pułapka. Nie, czysto. To... Otwieraj to. Co tam jest ciekawego? Amulet serca. Oczywiście, że wyjaśnimy sobie. Co tu jest jeszcze dalej? Jaki żołnierz? Strażnik. Użyjmy tej nazwy. Zamknięte. Rozbroiłam ją. Mówiłem, że gdzieś tu będzie pułapka. No jest. O Boże. Teraz wyobraźcie sobie, ile dostaniemy za ten cały shit. Tu pisze gdzieś wartość? Nie pisze. Kurde no. A? Widzę, że można tu sobie co nieco poidentyfikować. Niech Anna to zrobi. Cholera. Chodź tu. Czemu nie? Dobra. Tak. Jasne, nie ma nawet gdzie dać. Tego amuletu nieskończonego przypomnienia. Zapomniałem, jak to się nazywa. Czyli robimy tak. Tak. I... Pyk. Okej, wszystko poidentyfikowane, więc sprawdźmy, co to jest. Zaklęty młot. Czyli, że co? Jeśli się go założy, to nie będzie można go zdjąć. Można go zdjąć tylko przy pomocy... Tylko przy pomocy czaru zdjęcia klątwy, o ile dobrze pamiętam. Zaklęty topór bojowy. Zaklęty topór, sztylet. Porfatysu. Przeklęty. Aha, czyli zaklęte nie są przeklęte. Troszkę się różni? Ale jednak to jest różnica. Zaklęte nie są przeklęte, czyli można je zdjąć kiedy się chce. Daj to bezmienne. O, nie da się. Zrobimy to tak. Tak? I teraz mu daj ten sztylet. Porównamy go z paznokciem Raveli. Dobra, sztylet. Obrażenia od 1 do 6. Magiczny plus 3. Specjalne od 1 do 6. Obrażeń kwasu. Szał bojowy. Drag 0 plus 3.
paznokieć. Od 2 do 7 mam licznie plus 2, specjalne 2 do 12 od trucizny, drag 0 plus 2. O, ja wiem. To jest przeklęty przedmiot, a nikt nie ma zdjęcia klątwy. Poza tym, jak działa szał bojowy? To nie pisze. Zapewne w jakiejś książce, w jakiejś instrukcji do gry to pisało. Jakby to wytłumaczyć? No po prostu, jeśli damy to jakiejś postaci... To No kurde, no. No zacznie machać we wszystkie strony, atakując też tym samym sojuszników, więc nie ma najmniejszego sensu, żeby zakładać ten sztylet. Wydaje mi się, że on jest słabszy od paznokcia Raveli. Tak mi się wydaje, w każdym bądź razie. Ten strażnik nic mi nie powie? Dobra, jest Marcin, nic mi nie powie. Cholera, to było bez sensu. Nie mogę go zobaczyć sobie? Zamknij te drzwi jeszcze. W porządku. Nie mogę z nim pogadać. Idę, w porządku. Z jego duszą gada jakoś opowieści. To było bez sensu. No jasne, że się odbiło, przecież ona jest żywa. To coś jest? Nie bardzo. Zrobione. To coś jest? Też nie. A tu? Portal wykryty. Tylko jaki jest do niego klucz? Szepcząca buteleczka. Butelka, nie buteleczka, cholera. Nie mogę się z tym rozstać. To może i lepiej. A, to jeszcze był topór mrozu, którego nie zidentyfikowałem. Jakaś maczuga. A ten młot też? Nie, młot jest zwykły. Zwykły młot, młot roboczy. Czekajcie, zużyję jeszcze jedno. I tak, nie będę miał kiedy tego użyć. Anna? Tak? I sprawdźmy jeszcze, co to jest. To. Dobra, to jest sprawdzone. Aj, jeszcze zapomniałem o tym, a to za chwilkę. To jest ostrze zapomnienia. Zadaje od 2 do 9 obrażeń siecznych, magicznie, plus 2 obrażenia od chłodu od 1 do 6, ale dodaje też odporności, plus 50 do odporności na chłód i 25 odporności na magiczny chłód. Drag 0 plus 1, szybkość 8. A, nie może być używany przez dobre postacie. Trochę lipa. A to jest maczuga Fauroka. Wroka. Obrażenia od 4 do 16, dosyć dużo, ale to obrażenia obuchowe, na które jest odporna większość przeciwników. Magicznienie plus 2, specjalne właściwości zatruwa przeciwnika. No też dobre. A, może być używana wyłącznie jedynie przez złodziei. Nie fajnie, ale nie może być używana przez Annę, a to chyba przez to, że ma taki, a nie inny kształt dłoni. Za to Anna może korzystać ze znaku Savanta, który zadaje od 3 do 18 obrażeń kłutych, umagicznienie wynosi plus 4 i właściwości specjalne. Patrzcie na to. Plus 2 do klasy pancerza, plus 1 do zręczności, plus 15 do bazowych bazowych punktów życia, plus 25 do otwierania zamków, plus 25 do krycia się, plus 10 do wykrywania pułapek, track 0 plus 3, szybkość 2. Dobre. Bądź co bądź jest dużo silniejsze. Wow! Ano tak. Klasa pancerza miała być plus 2, no i jest. Świetnie. Spójrzcie tylko na to. Ta broń jest znakomita. Więcej niż znakomita, jest po prostu zarąbista. Zobaczymy, jak zadziała. W najbliższej walce.
O, któż to? Co masz nadzieję tutaj uzyskać? Trias pogląda na miasto. Wiele dobrego dokonałeś w tak krótkim czasie, w przeciągu czasu, śmiertelniku. Wszelako nie wystarczy to, aby zdrajcy ci mogli uświadomić sobie głębię swojego szaleństwa. Pytanie podstawowe. Dlaczego mnie okłamałeś, ty świnio? Potrzebne były ci wskazówki. Ceną tego okazała się zdrada. Dlaczego więc uważasz, że zapracowałeś sobie na prawo do wszelkich prawd? Prawd tego żywota, czy też następnego? Toż to zwykła arogancja. Tak naprawdę to twoim obowiązkiem, jako istoty niższego rzędu, zaraz zobaczymy będą, było oswobodzenie mnie. Niczego ci nie zawdzięczam i tyle samo ofiarowuję ci w podzięce. Dałem ci więcej niż się tobie należało. Uwolniłeś mnie, aby pomóc samemu sobie. A ten dlaczego przeciągnąłeś klątwę ku krainom zewnętrznym? Mieszkańcy miasta zdrajców zostali zdradzeni i otrzymali to, co im się należało. Dlatego wszelkie pytania o przyczynę nie są na miejscu. To pieczętuje moją umowę zawartą ze strefami niższymi. To kwestia wyższego dobra. Wyższe dobro? A cóż oznacza to wyższe dobro? Krew rozlaną przez armię nieczystych odkupi szlachetny gniew niebiańskich zastępów. Ci, którzy polegną, umrą w imię wyższego dobra. To dobro ginie w imię wyższego dobra, wyplemienienia zła. To niewielka ofiara, wziąwszy pod uwagę, kto będzie złożony w ofierze. Obawiam się, że ze złych pobudek nie wyrośnie nigdy żadne dobro. Niestety taka jest prawda. Nie będziesz mnie sądził, śmierzelniku. Nie z tymi nędznymi żywotami, które przebyłeś. Zdrada to tchórzostwo. To sprzedanie broni konkurentom z samego strachu, że mogą kiedyś przestać się zabijać i zjednoczyć swój oręż przeciw tobie. Zdrada to odmowa wobec prośby, aby świecić przykładem dla innych. Zdrada to przymknięcie oczu na fakt, że biesy biorą w swoje władanie wszystkie sfery, aż nie ostaje się już ani jedna dusza wolna od wpływów zła. Nie pytaj przeto, czemu wspinam się na niebiańską górę i chcę na jej przytulnych zboczach znieść pogorzę wojenną. To nie jest zdrada. Nie jest zdrada? Zdrada pozostaje zdradą. Jest wiele definicji zdrady. Trzeba długo żyć, by zakosztować wszelkich zdrad. Nawet twój żywot, gdyby jego przepastna pamięć była ci dana, nie jest na tyle długi, abyś mógł zawrzeć w nim wszystkie odcienie wiarołomstwa. A, czyli wiarołomstwo to synonim słowa zdrada. Na przyszłość dobrze pamiętać, bo ci tak zapomnę. Taka zdrada nie jest żadną zdradą. Powstrzymaj się, Triasie, a nie będzie potrzeby krzyżować mieczy. Czy twoja roztropność jest tak wielka, że chcesz wypróbować swoją sztuczną nieśmiertelność w konfrontacji z nieśmiertelnością prawdziwą? Odstąp, człowieku. Moja prośba ta nie przyniesie ci satysfakcji. Zaczynaj, Triasie. Minęło wiele czasu, od kiedy krzyżowałem z kimś miecz. Staniemy do pojedynku. Jazda. Dobra. To błyskawice. To pustynne piekło. I... Boże, wezwanie błyskawic. Go, go, go. Yeah, jeden padł. Co poszło jako pierwsze? Aj. Nie no. Przyjazd wrzucił jakąś barierę. Niestety nie jestem pewien, co to za bariera. O, co ciekawe, sumienie nie dostało. Naprawdę ciekawe. I nie wiem, ile Triasz ma punktów życia. Ma na pewno ich od groma. Nie, ja sumienie stoi za blisko. Bądź wytrwały. Będąc wytrwałym, wzrastaj w siłę. Trzeba używać wszystkiego, czego się da.
Czarna kula, tylko kurczę, nie zdecentruj się. Udało się. O, nawałnica seryjnych błyskawic trochę późno. Ale lepiej późno niż wcale. Sumienie powinny za chwilę paść. Gorzej z triasem. O, sumienie nie padło. Teraz... Jest, sumienie padło. Jeszcze jedna czarna kula. Później to będę kombinować. Jeszcze raz. Ha, o to właśnie chodzi. Trias nie ma czasu zareagować. Nie sądzę. Nie powinno go to uspać czasem? Tak. Niesława, rzuć. Nie, to będzie zły pomysł. Nie rzucaj tym. Co mi jeszcze zostało, co nie uszkodzi nikogo oprócz przeciwnika? Ciekawe, czy zadziała na niego groza Ignusa. Ty mendo. Sprawdźmy grozę, czy zadziała. Dlaczego muzyka się wyłączyła? To, że sumienie padły, nie oznacza, że on też padł. Przykra historia. Ale groza nie zadziałała. To porzut ręki. Ty mendo, wszystko bezimiennego, a zresztą olać się. Bezimienny może dostała. Ma najwięcej punktów życia ze wszystkich. Nie zadziałało. A pytanie podstawowe. Dlaczego... O, sorry. Dlaczego by trzej nie atakuje cię? O, sorry, zimna. Zamrozi kogoś? Aj, bezimiennego zamroziło. Bezimienny się trzym jakoś tam. Jak mogę komu na użyć? Ja to po co chodzi, szef? Atakujcie wszyscy! O! Jak działał z Elizy? Aj, tak. Już zdążyłem sobie przypomnieć. Bezimienny nie ma w ogóle odporności na ten czas. Trzymaj się bezimienny, trzymaj się! Okej. Skoro mogę... Czas pokazać działanie czaru pocisk śmierci. No dobra, szybko. Poszło? A? Pocisk śmierci jako naprawdę potężny czar ma bardzo długi czas czarowania się. Jako jeden z potężniejszych czarów ma animację. I pum! Ty mordę, odbił to! Ale atakuje tylko mieczem. Może uda się go pokonać. Tak się kończy. Tym razem poddajcie się, śmiertelniku. Ra! Moja niewola osłabiła mnie. W tym stanie nie mogę się z tobą. Dobra. Ciągle potrzebuję od ciebie wskazówek, Triasie. Powiedz mi, jak mówię, czy to fortecy żalu. Ma kaszlę krwawą śliną. Zatem zacznę mówić. Muszę mieć twoją obietnicę. Musisz przysiąc, że mnie oszczędzisz. Oszczędzę cię, jeśli wyjawisz mi wiedzę, której potrzebuję. Portal prowadzący do miasta, którego poszukujesz. Znajduje się w Torusie nad Iglicą. Mieście Sygil. Mieście Drzwi. Miejsce tym jest wiele... Nie... Jest... Miejsce tym jest miejsce, gdzie gromadzi się zmarłych twoje rasy. Co jest kluczem? Spoiwem muru fortecy żalu są łzy i myśli pełne łez. Aby wejść do fortecy, musisz złożyć tam własny dar. Kiedy będziesz w pobliżu portalu, musisz swoje serce napełnić smutkiem. A poczujesz obecność portalu, jak dotknięcie lodowatego ramienia śmierci. I kiedy ogarnie cię chłód, musisz wydrzeć skrawek swojej skóry, napisać na niej o swoim żalu,
krwią z lewego wskazującego palca. A co jeśli jestem praworęczny? Lewą ręką bym w ogóle tego nie napisał. Prawą ręką, samym palcem? Krwią? Nie ma mowy. No chyba, że jakimiś znakami krótkimi. Sam nie wiem. Portal otworzy się, a ty odkryjesz prawdę o sobie. Głębia w postaci żadnej. W głębinach, ale... A może i spotkasz samego strażnika? Co możesz mi powiedzieć o strażniku fortecy? Jest niezwykle potężny i pokonasz go. Ani nie będziesz w stanie wydrzeć swojej nieśmiertelności z jego chłodnego uścisku. Już jej nie odzyskasz. Podróż, w jaką wyruszyłeś, to pochód głupców. Kontynuuj. Śmiertelność człowieka jest kompasem, który wyznacza jego drogę w życiu. Jeśli można ją schwycić na podobieństwo zwykłego przedmiotu, wiele można dowiedzieć się o człowieku, który by została wydarta. Twój przeciwnik wie więcej o tobie, niż ty będziesz kiedykolwiek wiedział. On obserwował cię i studiował przez wiele twoich półżywotów. Znam jego serce, nie oddać tego, czego szukasz. Co będziesz robił, kiedy cię odpuszczę? Opuszczę, Triasie. Będę jeszcze raz usiłował przeprowadzić zastępy przeciw bramom raju. Cofnę się przed tym, bo i tak nie widzę innego celu na mojej egzystencji. Triasie, czy zapomniałeś twarz swojego ojca? Masz na myśli. Strefy wyższe to dom sprawiedliwości, piękności. Dobra. A także wybaczenia. Wracaj do domu, przyznaj się do błędów. Ukurz mnie. I proś o przebaczenie. Lewa otwiera usta, pewien głosik, niechby moment, ale nagle przerywa, opanowując się. Twoje słowa brzmią przekonująco, śmiertelnik, a ich mądrość przeraża mnie. Będę szukał przebaczenia u moich ojców. I przyjmę twoją pokutę. Wszelką pokutę, kurna, no czytaj, co tam pisze do cholery. Weź to, śmiertelniku, i żegnaj. Może kiedy spotkamy się następnym razem, ukaże się tobie jako... Już jako istota odkupiona. Życzę powodzenia, Triasie. Żegnam. Nie było zbyt trudno, ale też nie było tak prosto. Ile minęło czasu? Nie wczytaj, zapisz. Radę może zostać teraz zapisane. Czemu? Aj, tu nie pisze czasu zapisu. Tylko czas gry. Okej, otworzył się portal. Czy ja tu mogę odpocząć? Nie. Co dostaliśmy od Triasa? Od Triasa dostaliśmy zbój zastępów niebiańskich. Niebiański zastępów. Tak, w ten sposób. Do czar 9 poziomu tak samo jak... Jak się ten czar znowu nazywa? Zbój Furii Otchłani. Który jest potężniejszy? Według mnie zbój niebiańskich zastępów jest mocniejszy. Co robi ten czar? Czar ten przyzywa grupę potężnych fanazmów, które pozwalają na unicestwienie przeciwników przebywających na obszarze 17 na 17 metrów, powodując swoimi wspólnymi atakami utratę od 40 do 120 punktów życia, bez możliwości rzutu obronnego. Fantazmy. Cholera, to źle przeczytałem znowu. Fantazmy przedstawiają jedne z najpotężniejszych bytów ze sfer wyższych. Astralnego Dewę, Maczuga, Zniszczeń, Feniksa, Ognista Ulewa, Słonecznego Asimona, Niebieski Łuk i Złotego Smoka, Podmuch Energii. I tego czaru nauczę bezimiennego. A, że to jest czar dopiero 9 poziomu, więc jeszcze trochę minie, zanim się go nauczy. Narodem dostał kolejny poziom. Co dostaje? Plus jeden... dobiegłości łuczniczej, prawie rzut obronny, plus 5 do punktów życia i zwiększyły się umiejętności bojowe. I rzuty obronne przeciwko magii minus 1. What now? Zwijamy się stąd. Nie ma co więcej czekać.
klątwa tak mniej więcej wróciła na swoje miejsce. Mówię mniej więcej... O, zmiana płyty. No to widzimy się, słyszymy się za jakiś czas. Mam nadzieję, że już za niedługo.